Witam Państwa w programie Wolne Głosy, ostatnim już przed wyborami. Po raz ostatni gościmy posłów. Pani Anna Kwiecień z Prawa i Sprawiedliwości, witam. Dzień dobry panie redaktorze, witam pana posła, witam państwa. Jarosław Rzepa reprezentuje Koalicję Polską, Polskie Stronnictwo Ludowe, Trzecią Drogę. Zdawać by się mogło, że trzy partie, ale nie do końca tak jest. Witam pana posła. Dzień dobry panie redaktorze, również witam panią poseł i wszystkich widzów. Trzecia Droga, ale przede wszystkim PSL. Mm-hmm. Pani poseł, to jest rzeczywiście już koniec, chociaż państwo mówicie, że walczycie o te głosy swoich wyborców do końca, do ostatniego momentu, no ale można już się pokusić o jakąś próbę oceny tej kampanii. Jak ona pani minęła, jakie są pani wrażenia, jakie są pani prognozy na nadchodzącą niedzielę? No oczywiście kampania bardzo trudna i wyczerpująca, wręcz bym powiedziała brutalna, ale już bardzo szybko człowiek się regeneruje, zapomina i mam nadzieję, że tak będzie, że ta kampania po prostu przechodzi do lamusa i za chwilę w poniedziałek rozpoczyna się nowa praca. Wierzę głęboko, że jednak, że Polacy zaufają Prawu i Sprawiedliwości. Kolejny raz, trzeci raz powierzą nam władzę, bo jestem przekonana, że to jest najlepsze ugrupowanie dla Polski. Myślę, że tutaj najlepszym wykładem tego jest po prostu stosunek wielu ugrupowań do referendum, do tego, co jest świętem demokracji. Bardzo często przez 8 lat słyszałam takie nieuprawnione zarzuty o braku demokracji czy o tym, że nie ma w Polsce demokracji. No i pojawił się test na demokrację, czyli referendum. Jaki ma faktycznie stosunek do suwerena? Kto wsłuchuje się, kto chce, żeby ten suweren wypowiedział się w ważnej sprawie. Dla mnie już pierwszy raz, kiedy było, pamiętam, referendum nad odwołaniem pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, to już wtedy Platforma Obywatelska pokazała, że oni po prostu absolutnie lekceważą głos suwerena i to wtedy już namawiali, żeby nie brać udziału w referendum. I tutaj tak samo. Okazuje się, że sprawy, które są bardzo istotne dla Polaków, jakim jest nielegalna imigracja, jakim jest bezpieczeństwo Polaków, chociażby tych szczególnie na wschodnich rubieżach naszej ojczyzny, jakim jest wiek emerytalny. To okazuje się, że tutaj nikt nie chce z ugrupowań opozycyjnych wsłuchać się w ten głos, namawiając brutalnie do tego, żeby nie brać udziału w tym referendum. A już kuriozum było wystąpienie Tuska, który powiedział, że on unieważnia. Równie dobrze mógłby wyjść i powiedzieć: unieważniam konstytucję, bo artykuł 125 mówi o referendum. To referendum jest w konstytucji zapisane. To pokazuje, jaki ma stosunek do Polaków, do suwerena. Jest też taka możliwość, że kompletnie nie zna tej konstytucji, o której tak dużo mówi. I nawet nie zdaje sobie z tego sprawy, jakie bzdury wygaduje, ale przede wszystkim właśnie nie chce, żeby Polacy związali kolejne rządy, niezależnie kto będzie rządził. Czy będzie Prawo i Sprawiedliwość rządziło, czy będzie Platforma Obywatelska, czy też ktokolwiek inny, to tak naprawdę boją się głosu Polaków, boją się głosu suwerena, nie chcą mieć w stosunku do Polaków jakichkolwiek zobowiązań. Mają zobowiązania tylko wobec Niemiec. Na tym się skupiła ta kampania, ale tak jak powiedziałam, wierzę głęboko, że w niedzielę Polacy to rozsądni ludzie, wiedzą, widzą, co się dzieje na Zachodzie, widzą płonące samochody, widzą, że w wielu tych państwach, w których nielegalni imigranci dzisiaj tak naprawdę zdominowali, można powiedzieć, te społeczeństwa, patrz Szwecja, nikt tego nie życzyłby sobie w Polsce. I wierzę głęboko, że większość Polaków zadecyduje o tym, że Prawo i Sprawiedliwość dalej będzie rządziło, bo każdy chce
żyć w poczuciu bezpieczeństwa dla siebie, dla swoich wnuków, dla swoich dzieci. Przekazujemy głos panu posłowi Rzepie. Jeszcze dopytam o jedną sprawę pana posła. Czy w pana kampanii wyborczej, w pana rozmowach z wyborcami też wątek referendum się pojawiał? Pojawił się w takim kontekście, że ludzie obawiają się o tajność głosowania. No bo jeżeli ktoś odmówi przyjęcia karty referendalnej, a zobaczy tego członek komisji wyborczej, który jest zgłoszony przez Prawo i Sprawiedliwość, boją się, po prostu ludzie się tego obawiają. I zwłaszcza ma to miejsce w mniejszych miejscowościach, mniejszych komisjach wyborczych, gdzie ludzie się tak na co dzień znają. Te osoby gdzieś pracują, te osoby mają swoje dzieci, znajomych, które być może dzisiaj są zatrudnione w miejscach, gdzie rządzi Prawo i Sprawiedliwość. I te osoby naprawdę czują się niekomfortowo i to jest ewidentne złamanie tajności głosowania przez rządzących i wiele osób o tym mówi. Niemniej uważam, że tej odwagi im nie zabraknie, bo muszę powiedzieć, że... Odwagi do czego, panie pośle? Odwagi do tego, żeby jednoznacznie się określić, na kogo chcą zagłosować. Ale tu żadnej odwagi nie potrzeba. To wystarczy krzyżyk postawić przy odpowiednim nazwisku. Panie redaktorze, ja naprawdę chciałbym, żeby idąc do komisji wyborczej, żeby ten mój wybór był wyborem takim, jaki ja chcę i żeby był dokonany w tajności. A co, jest inny? No przecież jest nikt inny, panu redaktorze. Nie zabrania głosować na tego, na kogo panie pan chce. Redaktorze. Ale ludzie się boją dzisiaj. Ale czego? Działaczy, którzy... Panie redaktorze, czy pan nie rozumie tego? Nie, nie rozumiem. Tego, co pan mówi, nie rozumiem. Czego się boją ludzie? Doskonale rozumiem. Halo, panie pośle, bo coś przerywa połączenie. Doskonale rozumiem. Ludzie mają taką mentalność, takie obawy... No niestety, pan poseł chciał nam odpowiedzieć, ale... Panie redaktorze, ludzie naprawdę mają takie obawy. Niech to pan zrozumie, że też czuję się komfortowo. Staram się zrozumieć, ale przychodzi mi to z dużym trudem, bo wybory w Polsce są tajne i zaznaczenie każdej osoby na liście odbywa się w sposób całkowicie tajny, więc nie potrafię tego zrozumieć, ale trudno. Przejdźmy do kolejnej sprawy. Sprawa, którą żyją dzisiaj media, a przynajmniej spora ich część, tak zwane taśmy Banasia. Czy pan mi pozwoli dokończyć? Proszę. Panie redaktorze, pani poseł Kwiecień opowiadała cały czas o swojej kampanii. Pan zadał mi jedno pytanie, na które pan odpowiedziałem, ale nie odpowiedziałem na drugie. Ale pan... Czy pan to interesuje? Ucieka pan. Tak, proszę ucieka powiedzieć, tylko jest bardzo złe połączenie. Chyba pan jedzie, panie pośle, i to urywa. Panie redaktorze, ja nie wiem, czy złe połączenie, czy państwo robicie wszystko do tego, żeby było złe połączenie, bo ja jestem... Nie, panie pośle, pośle, zapraszamy pana do studia, będzie pan miał świetne połączenie wtedy. To sam pan wybrał metodę połączenia z nami, no to nie my panu wybraliśmy, to jak pan z nami rozmawia, my każdego przyjmujemy w studiu. Nie mamy wpływu na jakość pańskiego internetu, zapewniam pana. Proszę kontynuować. Dobrze, panie redaktorze, pan zapytał mnie o kampanię wyborczą. Tak. Ta kampania wyborcza dzisiaj się kończy. Ja się bardzo cieszę, bo już jestem bardzo zmęczony tej kampanii, ale chyba to jest normalne, bo ci, którzy poważnie podchodzą do wyborów, naprawdę dzisiaj powinni być bardzo mocno zmęczeni. Powiem szczerze mówiąc, że dużo optymizmu w głosach wyborców. Dużo ludzi, którzy głosowali na PiS, mówią, że zagłosują dzisiaj na trzecią drogę. To jest bardzo, bardzo takie pocieszające. Nie mam żadnych wątpliwości, że przekroczymy próg wyborczy, że będziemy trzecią siłą polityczną i po 15 października zmienimy rządzących i zaczniemy realizować to, co jest zawarte w naszym haśle. Dość kłótni, do przodu. Zaczynamy od wspólnoty i gwarantujemy również, że nasza obecność w przyszłym rządzie będzie właśnie stabilizatorem tego, co mogłoby się stać, jeżeli by jedna partia w Polsce nadal rządziła. Tego już nie będzie, szanowni państwo.
8 lat wystarczy, trzeba to naprawić, trzeba to rozliczyć i my to też również gwarantujemy. Pani poseł? Oczywiście stabilizacji żadnej nie będzie, gdyby oni doszli do władzy, ale jestem przekonana, że to my będziemy kontynuować naszą władzę. Natomiast nie daj Boże, jeśli by kiedykolwiek w przyszłości za kilka kadencji miało dojść do władzy Platforma Obywatelska z PSL-em i jeszcze z wieloma innymi ugrupowaniami, to będzie jeden wielki chaos. I tylko to mogą zaoferować, bo nawet przy każdej drobnej sprawie to widać ewidentnie, że ci państwo mają po prostu różne zdania w jednej sprawie. To jest pierwsza sprawa i to sprzeczne, przepraszam. To sprzeczne, kompletnie znoszące się nawzajem. Natomiast, czyli wywołaliby gigantyczny chaos, byłyby dopiero wtedy Polska by zobaczyła, czym są kłótnie, czym jest walka polityczna pomiędzy kolejnymi ugrupowaniami. Wystarczy posłuchać i polityków z opozycji. Więc dzisiaj w sytuacji, kiedy mamy wojnę na wschodzie, kiedy mamy takie niepokoje na Bliskim Wschodzie, kiedy szykuje się wielka fala imigrantów z Bliskiego Wschodu tutaj od strony Izraela, to jestem przekonana, że to byłaby najgorsza rzecz, jaka by się zdarzyła Polsce, to żeby opozycja doszła do władzy. Po pierwsze, opozycja pierwszą rzecz... Pani poseł, bardzo dziękujemy za wypowiedź. Przenosimy się teraz na konferencję Państwowej Komisji Wyborczej. Szanowni Państwo, do otwarcia lokali wyborczych pozostało niespełna 38 godzin. W dniu 15 października 2023 roku w Polsce będzie miało miejsce podwójne święto demokracji. W tym dniu, w terminie konstytucyjnym, odbędą się wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. W tym samym dniu, na mocy ustawy z 2003 roku, odbędzie się także referendum ogólnokrajowe zarządzone uchwałą Sejmu z dnia 17 sierpnia 2023 roku. Lokale wyborcze w dniu